Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia Łukaszczyk i prowadzę od prawie 3 lat blog Pod Małym Aniołem. Dzisiaj zaprosiłam gościa specjalnego, mianowicie, jak zobaczycie po podobieństwie, chyba od razu będziecie wiedziały i wiedzieli, że to moja córka Marysia. Marysiu, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć wszystkim. Dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć to zaproszenie. Wiem, że to wcale nie było takie łatwe, bo z jednej strony bardzo chciałaś dołożyć swoje 3 grosze na temat książek, a z drugiej strony wręcz przeciwnie, i kiedy tutaj zasiadłyśmy, to jednak jakiś tam stres się już w końcu pojawił, prawda? Dokładnie, mówienie przed kamerą wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Mhm. Ja też to tak odczuwam, ale myślę, że do tego można przywyknąć. Zanim przejdziemy do tematu książek, chciałam Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle Marysia się tutaj pojawiła. Otóż jakiś czas temu wspomniałam w jednym z postów o książce, którą czyta właśnie moja córka Marysia. Dodajmy jeszcze, bo może kogoś to zainteresuje, że Marysia ma aktualnie 16 lat i jest uczennicą 2. klasy liceum. Więc może zacznijmy tak ogólnie. I Marysia, chciałam Cię, zanim przejdziemy już konkretnie do przygotowanych przez Ciebie książek, chciałam powiedzieć, że na moim blogu tak naprawdę albo rozmawiamy o książkach dla dorosłych, albo mówimy o książkach stricte dla dzieci. I w sumie dopiero jedna właśnie z osób czytających mojego bloga uświadomiła mi, że tak naprawdę jest taka luka i taka przestrzeń dla młodzieży. Marysia, jak to mi się wydaje? Jak to jest z tymi książkami dla młodzieży? Jest ich dużo, mało? Czy jest z czego wybierać? Mnie się wydaje, że książki dla młodzieży są bardzo często pomijane właśnie w takich rankingach oraz na blogosferze. Mhm. Ja książki, które czytam, bardzo często znajduję na portalach społecznościowych, na przykład na TikToku albo Instagramie, gdzie udzielają się osoby w moim wieku. I to głównie z ich poleceń czytam książki. Mhm. Wydaje mi się, że przez osoby dorosłe książki dla młodzieży są często bardzo pomijane. Mhm. Ale wiesz, Marysia, ja myślę, że to jest spowodowane chyba tym, że te książki mają bardzo mało zachęcające okładki. Czy wiesz, o czym mówię? Tak, wiem, o czym mówisz i trochę się z tym zgadzam. Mhm. To może w takim razie, bo nie każdy ma w domu 16-latka, licealistę, może dla tych osób, które nie mają kompletnie pojęcia, bo tutaj jest bardzo dużo osób mających małe dzieci, serdecznie pozdrawiamy, a także dzieci już dorosłe, no to może wejdźmy głębiej w ten temat. Jak to jest, Marysia, jak wchodzisz do takiej dużej księgarni, to co widzisz na półkach dla ludzi w swoim wieku? Głównie znajduje się tam fantastyka, mhm, i romanse. Tak naprawdę, mhm, bardzo często, kiedy szukam książek dla siebie, książki dla nastolatków mają wątki romantyczne, bardzo często się to tam zdarza. Mhm. I ja osobiście takie książki lubię i często znajdują się na moich listach do przeczytania. Mhm. Myślę, że to też dlatego, że jestem w takim wieku. Interesuje mnie to, wszystkie moje koleżanki, mhm, czytają takie książki. I jeśli wejdzie się na dział dla młodzieży, to ja zawsze najpierw spoglądam na dział z takimi książkami. Mhm. Marysiu, a powiedz jeszcze jedną rzecz, bo myślę, że Państwa to też może bardzo zainteresować. Jak ma się w domu mamę blogerkę, która ma dość takie sztywne poglądy na literaturę, ma? Ma, zdecydowanie. Ja czasami, jak wezmę sobie książkę na przykład z biblioteki albo kupię, która jest trochę mniej ambitną literaturą, to nawet czasami mam trochę opory, żeby je mamie pokazać, dlatego że moja mama jest zdecydowanie fanką literatury ambitnej, takiej rozwijającej. A ja bardzo lubię czytać książki dla rozrywki. Mhm. Marysia, ale powiedz zupełnie szczerze, czy kiedykolwiek powiedziałam Ci nie czytaj? Nie, moja mama zawsze zachęca mnie, żebym poznawała różne tytuły, różne gatunki i nigdy nie powiedziałaby mi nie rób tego, nie czytaj tego. Mhm. No właśnie, ja bym to też bardzo chciała podkreślić, że uważam, że kiedy jest się nastolatkiem, to jest taki moment, żeby wejść w różne kanony książek i żeby spojrzeć nawet na romanse, żeby spróbować po prostu różnych smaków, żeby przekonać się, co w przyszłości będzie idealnie dla Ciebie. Majka, no ale powiedz jeszcze jedną taką bardzo interesującą, tak przynajmniej mi się wydaje, rzecz.
Czy gdzieś tam w głębi duszy, czytając taką książkę, która nie jest zbyt ambitna, coś ci już tam w głowie mówi, jakiś taki cieniuśki głosik z tyłu głowy ci coś tam podszeptuje, że to może nie jest najlepszy wybór, czy jeszcze czegoś takiego nie masz? Jak to jest? Tak, za każdym razem, kiedy czytam książkę, od razu czuję to, czy książka jest napisana dobrze, czy podoba mi się użyty w niej język. I od razu jestem córka swojej matki. Od razu po tym jestem w stanie powiedzieć, czy książka będzie mi się podobać, czy nie. Mhm. Właśnie, ale słuchajcie, jeżeli będą nas oglądały nastolatki, to chciałybyśmy dwie tutaj tak powiedzieć wam, że bardzo ważne jest to, żebyście w ogóle podejmowali i podejmowały próby czytania. I absolutnie nigdy nie wstydźcie się tego, że tak naprawdę próbujecie. Wy jesteście w idealnym, w takim najlepszym momencie swojego życia, żeby się dowiedzieć, kim jesteście i tak naprawdę, co was będzie w literaturze najbardziej pociągać, fascynować. A poza tym, jeżeli teraz nie przeczytasz ani jednej złej książki, a później będziesz miała kontakt z genialną książką, no to jak będziesz w stanie w przyszłości rozpoznać, gdzie jest ta granica? Co jest takie dopuszczalne? A co nie? Właśnie rozmawialiśmy też ostatnio, ale tutaj odnosząc się do serialu, mówiliśmy ostatnio o tym, czy w dzisiejszych czasach rodzice mogą i właściwie czy powinni kontrolować to, co czytają i także oglądają nastolatki. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Moim zdaniem ważne jest to, aby powiedzieć dziecku, co jest dobre, a co złe, żeby po prostu miało taką świadomość, a potem pozwolić mu odkrywać to, co świat ma mu do zaoferowania. Uważam, że jeżeli dziecko jest jeszcze małe, na przykład ma 8-10 lat, to jest to ważne, żeby rodzice wskazali mu to, co jest teraz dla niego odpowiednie, co może mu zainteresować. Mhm. Ale jeśli ma się do czynienia z osobą w moim wieku, albo chociaż już 13-letnią, to takie sztywne ramy, kontrola rodzicielska może być denerwująca i dla jednej, i dla drugiej strony. I ja uważam, że powinno się też zostawić jakąś wolność i swobodę w dokonywaniu wyborów tego, co się czyta albo ogląda. Mhm. Ale Marsiu, chyba też chodzi o, jest to taka najważniejsza kwestia w tym wszystkim, to jest chyba poczucie wzajemnego zaufania, tak? Jeżeli ty nigdy nie zawiodłaś mojego zaufania, to ja też zgadzam się i przesuwam tobie tą granicę troszeczkę dalej, niż gdybyś mnie notorycznie zawodziła i gdybym wiedziała, że w rozmowie nie mogę liczyć na twoją szczerość. Bo kiedy rozmawiamy o serialach, o książkach, to zawsze mówisz mi dokładnie tak, jak jest. I tutaj chyba musiałabyśmy powiedzieć o takiej zasadniczej rzeczy, która nas przede wszystkim dzieli, a mianowicie jest wrażliwość. Tak, to jest zdecydowanie prawda. Mama jest osobą bardzo wrażliwą, mama często się rozkleja nad książkami, filmami, a ja tą wrażliwość mam zdecydowanie mniejszą. Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się rozpłakać nad książką, filmem, wzruszającą historią i zdecydowanie mogę oglądać więcej filmów brutalnych, czytać książki o morderstwach. Jestem bardzo zainteresowana tematyką true crime i oczywiście wzrusza mnie sama historia bohaterów, ale na pewno nie w takim stopniu jak moją mamę. Mhm. I pozwalamy sobie właśnie na to, żeby mieć te różnice, bo myślę, że jeżeli człowiek ma już 16 lat, to no tak naprawdę czuje, gdzie leży ta jego wrażliwość i w którą stronę tak naprawdę on się będzie rozwijał. I to faktycznie, Marysia, miałaś już tak od zawsze. Pamiętam, jak oglądałyśmy Króla Lwa. No wyglądało to tak, że kiedy... Jak się nazywał? Simba? Simba? Tak, był, no nieistotne. Simba to był ten mały. Tak, a to był mały, ale kiedy ginął jego... Mufasa! O, Mufasa, faktycznie to był Mufasa. To jedyną osobą płaczącą w kinie byłam tak naprawdę ja, a Marysia zachowała pełną powagę. Ale to jest chyba związane przede wszystkim z tym, że ty jesteś bardziej obiektywnym człowiekiem. Tak, też tak sądzę. A poza tym interesujesz się psychologią i to dla ciebie jest po prostu interesujące też w innym aspekcie, prawda? Mhm. Dobrze, ale słuchajcie, skoro spotkaliśmy się tu dzisiaj po to, żeby porozmawiać z wami o książkach, no to chyba pora, Maria, zadać tobie najważniejsze pytanie. Słucham. Mary, co teraz czytasz?
Jest obecnie w trakcie drugiej części serii Dwór Cierni i Róż. To jest pierwsza część, którą skończyłam przedwczoraj i mogę pokazać. Kiedy czytam książkę, staram się zaznaczać swoje ulubione momenty za pomocą takich kolorowych karteczek, aby potem móc do nich zawsze wrócić. I ta książka była naprawdę wspaniała, bardzo mi się podobała, a kiedy dowiedziałam się, że istnieją kolejne części, od razu wybłagałam mamę, aby poszła do biblioteki i wypożyczyła mi kolejną część. Dopiero ją zaczęłam, jestem na setnej stronie, a książka jest dosyć potężna, ponieważ ma ich prawie 800, ale wcale mnie to nie zraża, jestem bardzo ciekawa losu, dalszych losów bohaterów i nie mogę się doczekać zakończenia. Maryśka, powiedz, czy ty także lubisz chodzić do biblioteki, czy biblioteki to jest twoje miejsce, czy uważasz, że to jest taki old school dla mojego pokolenia? Jakie masz zdanie? Ja naprawdę lubię biblioteki, ale smuci mnie to, że jest w nich naprawdę bardzo mało książek, które mnie interesują, książek dla młodzieży. Myślę, że biblioteki głównie składają się z książek dla dzieci oraz dla dorosłych. Czyli kolejny raz tu jest ta... I kiedy chcę przeczytać jakąś książkę, na przykład nawet nie nowość, to często zdarzam się z tym, że w bibliotece po prostu nie ma. Spójrzcie, jakiego naprawdę dotknęliśmy dzisiaj istotnego problemu, którym tak naprawdę ja wcześniej nie myślałam. Ja myślę, Marysiu, że ty też dopiero przekraczasz taką granicę. Nawet jest, po angielsku się mówi o młodych dorosłych, tak? O literaturze dla młodych dorosłych. Myślę, że ten taki podział właśnie na dorosłych, młodych dorosłych i dzieci jest potrzebny i w literaturze też jest taka przestrzeń właśnie dla tych młodych dorosłych. Myślę, że to jest potrzebne, ponieważ każdy lubi coś innego i każdy powinien mieć swobodny dostęp do literatury, którą lubi. A w bibliotece często zderzam się z tym, że dla mojej grupy wiekowej tych książek jest naprawdę mało. I to są przede wszystkim lektury? Och, dokładnie. Kiedy chcę wypożyczyć książkę i idę na dział, który pozornie mógłby mnie zainteresować, połowa z nich to lektury szkolne, na które czasami już nie mogę patrzeć. Dobrze. Marysia, to w takim razie porozmawiajmy o tym, czy masz aktualnie, ponieważ Marysia robi sobie bardzo często listy, tak, książek, które chciałaby przeczytać. Marysia, czy masz aktualnie jakąś listę książek, o których marzysz, albo taką listę książek, które już masz i które będą niedługo czytane? Tak. Jakiś czas temu zrobiłam zamówienie na Empiku, w którym kupiłam między innymi tą książkę, ale... Pierwsza część. Zostawimy Wam w opisie dokładne informacje, tytuły autorów i wydawnictwa. Oczywiście, ja gorąco polecam. Następną pozycją, za jaką się zabiorę, będzie Okrutny Książę, o którym naprawdę wiele słyszałam na TikToku. Ja bardzo dużo czasu spędzam przeglądając TikToka, jest to moja jedna z ulubionych aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że tematyka filmów tam wrzucanych jest tak zróżnicowana, że zawsze mogę znaleźć tam coś dla siebie. Istnieje coś takiego jak BookTok. BookTok to część TikToka, na którym rozmawia się o książkach, na którym polecane są różne książki i właśnie stamtąd wzięłam wiele interesujących mnie pozycji, które czytam albo chcę przeczytać. Właśnie stamtąd pochodzi Okrutny Książę. Słyszałam naprawdę wiele pozytywnych opinii. Bardzo ładna okładka. Tak, jest prześlicznie wydana. Jaguar. To jest moje ulubione wydawnictwo. No, właśnie do tego chciałam nawiązać. Które wydało między innymi Zwiadowców, to moja ulubiona seria książek. Stop. Maria, nie galepuj. Zatrzymajmy się przez chwileczkę przy Zwiadowcach, ponieważ właśnie wychodzi 16 część? Prawdopodobnie 16 i czy mogłabyś zdradzić, jakie masz zdanie na temat tego, żeby być właśnie 16 czy któraś tam nasta część? Aj, moje zdanie na ten temat nie jest zbyt pozytywne. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że seria Zwiadowców powinna skończyć się na 10 części. Dlaczego? Dlatego, że im dalej w las, im więcej książek Zwiadowców czytam, tym mniej są one dla mnie interesujące, porywające i uważam, że ta historia ciągnięta jest już potem trochę na siłę. Okej, rozumiem. Ale jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, którą zawsze podkreślasz, jeżeli chodzi o samo wydawnictwo Jaguar. Marysia, strona graficzna. Co tam jest takiego ujmującego? Uwielbiam mapy w ich książkach. Mogę nawet zaprezentować, ponieważ w Okrutnym Księciu również się taka znajduje.
Czekaj, schowaj buzię, bo wtedy będzie lepiej widać. Okej, dobrze. W zwiadowcach również są mapy, a ja mapy w książkach po prostu kocham całym sercem. Aha, ale powiedz, jak to jest w toku lektury wracasz do tej mapy, czy po prostu oglądasz ją szczegółowo przed podjęciem lektury? Za każdym razem, kiedy wspomniane w książce jest jakieś miejsce, wracam do mapy, oglądam, analizuję, dlatego że jestem wzrokowcem i taka mapa naprawdę wiele mi daje. Słuchajcie, naprawdę miło nam się rozmawia i takie rozmowy u nas w domu to jest codzienność. Bardzo serdecznie Wam polecamy, bo wiesz, Marysia, to jest tak, że już na pewnym etapie życia ja zaczynam uczyć się od Ciebie i to jest bardzo fajne. Ja Ci bardzo chciałam za to podziękować, że dzięki naszym rozmowom ja także dowiaduję się wielu fajnych rzeczy, o których nie wiedziałam i poznaję nowych autorów, nowe książki. Ja się cieszę, że możemy porozmawiać o tym, że coś było słabe albo coś było fantastyczne. Ale jeszcze, Marysia, dodajmy jeszcze jedno zdanie, bo o tym nie wspomniałyśmy, a to jest przecież bardzo ważne, kiedy blogujemy. Mówisz o tym Dworze Mgieł i Furii, tak? Bo to tak się nazywa ta seria? Pokaż jeszcze raz Państwu te dwie książki. Dwór Czerni i Róż. Pierwsza część i druga część jest niebieska. To jest seria dworów. Okej, dobra, ale jedna rzecz, bo dużo rzeczy już powiedziałyśmy, ale dodajmy, Marysiu, kilka słów o tym, jak oceniasz tutaj język, bo rozumiem, że ta książka jest przetłumaczona z angielskiego. Tak. I jaka jest Twoja ocena, jeżeli chodzi o język? Byłam naprawdę pozytywnie zaskoczona. Nie spodziewałam się, że aż tak spodoba mi się język w serii dworów. Dlaczego? Dlatego, że występują w niej postaci, które pochodzą z rodów szlacheckich albo książęcych, posługują się naprawdę czasami wysublimowanym językiem. Wysublimowanym, skomplikowanym językiem. Wprowadzają nowe pojęcia. Ja czasami nawet nie wiem, co znaczy jakieś słowo. Stop, a sprawdzasz, co znaczy takie słowo? Sprawdzam. A gdzie sprawdzasz? Wpisuję w internet. Okej, super. I dlatego aż tak mi się to spodobało, ponieważ totalnie mnie to zaskoczyło, nie spodziewałam się tego. Marysia, wiesz co, ale chciałabym, żebyśmy tutaj dodały jeszcze jeden ciekawy temat, o którym w sumie ja nigdy tutaj nie rozmawiałam z Państwem, ani w formie pisanej, ani w filmikach. Chciałabym poruszyć taki temat, o którym dzisiaj rano sobie rozmawiałyśmy, a mianowicie o tym, że coraz częściej oglądasz seriale, nie korzystając już z pomocy napisów. Tak. No właśnie, i mówisz, że ta granica coraz jest cieńsza i coraz bardziej się zaciera, ale chciałam powiedzieć, że jest taki efekt faktycznie, że masz coraz mniejszą potrzebę korzystania z napisów podczas oglądania filmów. No dobra, to powiedz mi teraz, jak to jest z tekstem? Czy kiedyś dojrzejesz do tego, bo rozmawialiśmy o tym, że ileś jest już książek napisanych z tej serii Furia, tak? Dwór Cierni. I nie wszystkie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski. Powiedz, czy sądzisz, że wkrótce pojawi się taki moment, że ta ciekawość tego, co stało się dalej, będzie w tobie tak mocna, że sięgniesz po tą książkę w języku angielskim? Czy jednak taki, wiesz, wrodzony leniuszek, powiedz ja, daj sobie spokój. Czy myślisz, że czytanie w oryginale jest fajne? Uważam, że czytanie w oryginale jest cudowne i bardzo często jest dużo lepsze niż tłumaczenie. Myślę, że to nawet nie podlega dyskusji, czy ja będę chciała przeczytać tom piąty po angielsku, bo uważam, że zrobię to i to bardzo, bardzo szybko. To nie będzie pierwsza książka, którą ja przeczytałam w języku angielskim. Okay. Tutaj ślę pozdrowienia dla mojej koleżanki z angielskiego, Zofii, która bardzo często poleca mi książki, a ona czyta głównie w języku angielskim. Wow, Zosia jest naprawdę super. To jest dziewczyna, która wydziergała sobie sama sweter. Słuchajcie, to jest niesamowita. Tak, Zosia bardzo często poleca mi różne książki, ponieważ mamy naprawdę podobny gust. Książka, którą poleciła mi teraz, jest właśnie w języku angielskim. Jest to Boyfriend Material i będę ją słuchać w formie podcastu. Mogę? Ja pokażę. Tylko musisz zasłonić dobrze, żeby buzi nie było widać, bo wtedy się sfokusuj. Okej. Będę jej słuchać na Spotify'u. Jest to darmowa platforma, dostępna dla każdego. Niestety podcast jest tylko w języku angielskim. Na szczęście. Na szczęście, szczęście, nieszczęście. Jest tylko w języku angielskim, co mnie kompletnie nie przeszkadza. Już zaczęłam i naprawdę mi się podoba. Oto w takim razie też muszę spróbować. Dobra, i słuchajcie, chyba ostatni taki temat,
temat, o którym, bo my byśmy Was tutaj mogły zagadać, bo tematów jest naprawdę mnóstwo. Ja może o takim momencie, Marysia, że już będziesz czytała te same książki, co ja, i że będziesz takim rozmówcą, który będzie miał zupełnie inne stanowisko, i im więcej kontrargumentów, tym ja będę coraz to szczęśliwsza. Zresztą wiesz, no czytam Ci całe Twoje życie, a teraz Ty sobie już sama wybierasz. Zdarzają się już nam wspólne lektury. Pamiętasz jakąś książkę, którą przeczytałeś z mojego polecenia? Jest jakaś taka książka, którą kojarzysz? Możesz powiedzieć, że nie. Próbuję sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że Okruchy gorzkiej czekolady. A, tak, faktycznie. Jedna z moich naprawdę ukochanych książek. Wideograf, pozdrawiamy. Przeczytałam ją właśnie dlatego, że mamie aż tak spodobała się pierwsza część. Mama o niej bardzo często mówiła. Tak jak wspomniałyśmy wcześniej, to osoba bardzo wrażliwa, na którą ta książka mocno wpłynęła. I ja, zainteresowana tymi opowieściami, przeczytałam pierwszą część, potem kolejną, kolejną i kolejną. I naprawdę się zakochałam. Stop, spokojnie, bo to brzmi, jakby tych części było naprawdę wiele. Jest ich trzy, ale trzecia jest podzielona na dwa. Tak, mama patronowała trzeciej, ostatniej części. Bardzo serdecznie polecamy, jeżeli nie czytaliście. Ale Marysia, no powiedzmy zupełnie szczerze, że ta książka dla przeciętnego 16-latka to może tak... No... Dlaczego? No nie, Marysia, no wiesz, trzeba powiedzieć szczerze, że no nie każdy rodzic pozwoliłby swojemu dziecku taką książkę czytać. Dlaczego? Dlaczego? Bardzo fajna książka, naprawdę. Ale są tam takie, wiecie... Są tam takie momenty, różny jest styl wychowania dzieci i ja mam taki bardziej liberalny i pozwalam swojej córce eksplorować różne obszary literackie. Oczywiście bez przesady, bo ja sama mam jakąś tam granicę, której też nie przekraczam, ale ja mówię o tym, że pojawiają się tam już takie bardziej dojrzałe tematy związane również z miłością fizyczną, prawda? No właśnie, więc jeżeli ktoś ma z Państwa takie bardziej sztywne poglądy i uważa, że to nie jest czas jeszcze na takie rzeczy, to chciałabym... To żadna z tych książek nie będzie dobrą pozycją. Aha, czyli rozumiem, że tam również pojawia się miłość fizyczna? Tak. Dobrze, ale chyba zgodzimy się obydwie, że to jest po prostu miłość fizyczna, to jest część życia. I jeżeli nie jest pokazana w taki sposób, w który ubliża się którejś ze stron, to wtedy to jest jak najbardziej w porządku, prawda? Tak, prawda. Ja uważam, że takie sceny w książkach nawet są ważne dla fabuły i czasami bardzo potrzebne i wyczekiwane przez czytelnika. Tak, ja też tak myślę. Wręcz część czytelniczek przecież właśnie kieruje swoje oczy w stronę romansu właśnie po to, żeby doznać tej spełnionej, gorliwej, żarliwej miłości, prawda? Prawda. Ja uważam, że takie sceny są czasami potrzebne, ale nie w nadwyżce, dlatego że za takimi książkami nie przepadam. No właśnie, ponieważ to jest temat taki jak każdy inny i on powinien po prostu stanowić część fabuły, a nie być clue całego... Dokładnie. Całej fabuły. No właśnie, no tutaj się zgadzamy kolejny raz. Okej, dobrze, to jeszcze jeden ostatni dręczący nas od lat temat. Marysia, no to powiedz Państwu, co Ty uważasz o lekturach szkolnych, ale tak zupełnie szczerze. Czy Ty zmieniłabyś kanon lektur szkolnych, czy uważasz, że jest okej tak jak jest? Jakie masz na ten temat zdanie? No więc tak, ja sądzę, że niektóre lektury szkolne są naprawdę fajne i potrzebne, ale zmodernizowałabym je nieco, dlatego że w podstawówce czytałam wiele książek, które zniechęciły mnie do czytania. Ja miałam w swoim życiu nawet taki okres, wydaje mi się, że to mogła być 7 lub 8 klasa, kiedy ja w ogóle przestałam czytać książki dla rozrywki, pamiętasz? Pamiętam, że był taki moment, ale chciałabyśmy... podkreślić jedną ważną rzecz, że Ty miałaś, zresztą zawsze mamy takie szczęście do genialnych polonistów, i Ty miałaś panią, która wyciągnęła Cię z tego dołka, pamiętasz? Tak, to prawda, ale ja byłam przez dosyć długi czas naprawdę zniechęcona. A pamiętasz, jaka książka to spowodowała? W pustyni i w puszczy. W pustyni i w puszczy. No cóż, no trudno się dziwić, to była również moja taka najbardziej zniechęcająca w życiu lektura. Marysia, a pamiętasz lekturę, która spodobała Ci się najbardziej?
Ja naprawdę czytałam parę fajnych lektur szkolnych, które naprawdę zrobiły na mnie pozytywne wrażenie. Takie, które nawet mnie w niektórych miejscach rozśmieszyły i uważam je za potrzebne. Teraz w szkole przerabiam lekturę, która naprawdę bardzo mi się podobała, jest to Skąpiec. I takie lektury zdecydowanie powinny zostać w kanonie. W podstawówce czytałam też Zemstę. To są krótkie, przyjemne lektury, które zachęcają do czytania. Marysiu, a ja pamiętam, jak byłaś w ubiegłym roku w pierwszej klasie, to poczułaś miętę do Mickiewicza i Słowackiego. Och, tak. I to było naprawdę, bardzo mnie to zdziwiło, bo ja powiem szczerze, że ja nigdy ani do Mickiewicza, ani do Słowackiego mięty nie poczułam. I to był taki bardzo dziwny dla mnie moment, kiedy zrozumiałam, że znalazł się taki polonista, który potrafił zakrzewić taką pasję i pokazać zupełnie coś innego, czego ja w tych dwóch wieszczach kompletnie wcześniej nie byłam w stanie dostrzec. Mamo, ja od zawsze byłam fanką dziadów. Tak. Pamiętasz, jak się... Kim ty byłaś? Bo dzieci się przebrały. O, dzieci, przepraszam. Młodzież się przebrała. W zeszłym roku byłam przebrana za Mickiewicza w szkole i to był jeden z najfajniejszych dni, jakie tam spędziłam. I ja to zrobiłam z własnej woli. Było cudownie. I tak, ja jestem wielką fanką Mickiewicza. Aha, czyli słuchajcie, nie zawsze to jest tak, że książki, które nam się wydają zbyt trudne, będą tak postrzegane przez dzieci, przez młodzież. I chyba, Marysia, wiesz co, ja ci powiem tak, może faktycznie na twojej drodze będzie jeszcze sporo książek, które ci się po prostu nie spodobają, lektury szkolne, którym będziesz miała ochotę rzucać przez długość. Ja już mam taką ochotę, mamo, jak tylko widzę Potop. Przeczytany. Przeczytany, ale z jakim bólem? Pamiętam taki moment, że po przeczytaniu, które naprawdę było bardzo, bardzo żmudne, powiedziałaś, że przynajmniej teraz nie dasz sobie wcisnąć jakichś bzdur na temat tego okresu, bo tak naprawdę poznałaś, no nie wiem, czy można to nazwać pierwowzorem, ale na pewno jakąś taką podstawę. Każda następna interpretacja źle napisana będzie już dla ciebie co najmniej podejrzana i z łatwością rozpoznasz, że coś tu, nawet jeżeli nie będziesz wiedziała, co konkretnie jest, mija się z prawdą albo jest po prostu złe, to będziesz już miała takie poczucie, że może nie do końca ta książka jest prawdziwa. No to właśnie chyba po to się czyta lektury, jak myślisz? Moim zdaniem dobrą rzecz, jaką wniósł Potop do mojego życia, to wiedza bardziej historyczna. Super, że o tym wspominasz. Właśnie, wiecie co, bardzo często ludzie dorośli mówią o tym, że coś jest dla młodzieży za trudne, jeżeli mówimy o literaturze. A gdybyśmy im tak w kółko nie mówili, że coś jest dla nich za trudne, może takie trudne by to wtedy dla was nie było. Okej, wracamy do was po krótkiej przerwie. Tak się zagadałyśmy, co się jeszcze nigdy nie zdarzyło podczas kręcenia tych filmików, że aparat nam powiedział, że po prostu gadamy za długo. Dokładnie. Ale my zawsze gadamy za długo, prawda, Marysia? Która z nas jest przodownikiem w mówieniu za dużo? Myślę, że to po tym filmiku idealnie widać, ponieważ moja mama jest wielką gadułą, a ja troszkę mniej. W zależności od sytuacji. Marysiu, powiedz, czy w przyszłości chciałabyś jeszcze kiedyś powiedzieć o swoich literackich wyborach, czy uważasz, że bycie dziecięciem blogerki całkowicie ci wystarczy i takie czytanie dla siebie jest fajniejsze? Ja myślę, że od czasu do czasu można komuś polecić fajną pozycję, dlatego że jeśli znalazłam jakąś perełkę, która naprawdę mnie zachwyciła, to dobrze przekazać ją dalej, żeby ktoś inny również mógł to poczuć, ale ja nie czuję potrzeby pisania recenzji i dzielenia się moimi wrażeniami regularnie. Marysia, na pierwszy rzut oka zawsze wszyscy myślą, że pisanie recenzji to jest taka prosta i naturalna sprawa, a ostatnio kilkukrotnie się przekonałaś, zresztą jak czytałaś kilka fajnych książek, próbowałaś recenzję napisać. Jak to jest z twojego punktu widzenia? Pisanie recenzji to jest sztuka bardzo wymagająca, trudna i pochłaniająca naprawdę ogromne pokłady czasu. No właśnie, i ja też tak uważam, dlatego jeżeli ktoś potrafi napisać dobrą recenzję, to myślę, że zasługuje na takie szczególne brawa i docenienie, bo sprawne posługiwanie się piórem to jest po prostu sztuka jak każda inna. Tego nie powinien robić chyba każdy, prawda? Czy spotkałaś się z beznadziejnymi recenzjami na tym TikToku?
albo w innych mediach społecznościowych. Ja mówię o książkach dla młodzieży. Czy są na przykład, no bo wiesz, w blogosferze dla dorosłych mamy takie kwiatki, gdzie są błędy ortograficzne, albo konstrukcja samego tekstu jest tak wątpliwa, albo ktoś po prostu najzwyczajniej w świecie pisze, że książka jest beznadziejna, bo jest beznadziejna, dziękuję, koniec recenzji. Jak to jest z takimi recenzjami dla młodzieży? Pisaną oczywiście, które są pisane przez ludzi w twoim wieku. Ja niezbyt czytam recenzje pisane przez osoby w moim wieku. Nawet nie wiem, czy ja się kiedykolwiek z taką spotkałam. Okay. Dlatego, że ja swoje książki wybieram po 15-sekundowych filmikach, które pokazują najlepsze... 15 sekund? Tak. To wystarczy? 15 sekund jest w stanie przekonać mnie, abym sięgnęła po pozycję. I... Jestem bardzo zdziwiona. I właśnie większość naprawdę świetnych książek, z którymi miałam styczność, została przeze mnie wybrana właśnie po 15 sekundach. Nie widziałam nigdy chyba recenzji osoby w moim wieku, jakiejś książki, ale też myślę, że nawet jakbym widziała, to ona nie byłaby... taka sztuczna, wymuszona. Osoba w moim wieku może powiedzieć, co tylko chce na temat tej książki i wypowiedzieć swoje prawdziwe zdanie. Nie musi udawać, że książka jest wspaniała, ją na siłę upiększać, ani też demonizować, dlatego że jeżeli nastolatek chce coś polecić, bo mu się to podobało, to po prostu to zrobi. Aha, rozumiem. Słuchajcie, myślę, że to była naprawdę bardzo fajna i ciekawa rozmowa dla mnie. Nie wiem jak dla Państwa. Dajcie nam znać, czy chcielibyście kiedyś zobaczyć nas jeszcze w duecie. My takie dyskusje prowadzimy właściwie nieustająco od rana do wieczorka. I lubimy bardzo rozmawiać nie tylko o książkach, ale no to o życiu, o serialach. I naprawdę te buzie nam się nie zamykają. Mamy nadzieję, że to było dla Was również interesujące. Marysiu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się wziąć udział w odcinku specjalnym. To naprawdę fantastyczne, kiedy ma się w domu takie dziecko, które ma swoje własne zdanie i swoje własne zainteresowanie i wie, czego samo naprawdę chce. I jest na tyle dojrzałe, że też pozwala swojemu rodzicowi spełniać swoje pasje, bo to nie jest takie zupełnie typowe, że ma się w domu mamę blogerkę, prawda? No bo chyba nie masz zbyt wielu takich koleżanek. Nie mam ani jednej, ale ja również bardzo dziękuję za rozmowę i jestem naprawdę szczęśliwa, że mogłam polecić pozycję, którą jestem obecnie zachwycona. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Życzymy Wam miłego, sympatycznego dnia. Do usłyszenia. Cześć. Do widzenia.